Joanna Felczak od ponad tygodnia nie dała żadnego śladu życia. Trwają intensywne poszukiwania, a śledczym udało się dotrzeć do nagrania z monitoringu, na którym widać 40-latkę. Joanna Felczak nadal nie została odnaleziona. Służby robią co w ich mocy, by ustalić miejsce pobytu mieszkanki Warszawy, ale jak dotąd niewiele pojawiło się w tej sprawie poszlak. Dzięki zapisom z kamerą udało się ustalić, co na krótko przed zaginięciem robiła. Wystosowano pilny apel. Wciąż nie wiadomo, gdzie przebywa Joanna Felczak. Jest nagranie z monitoringu. Przypominamy, że 20 września rano Joanna Felczak z Warszawy wyszła z pensjonatu w Zakopanem, zostawiając w pokoju niemal wszystkie swoje rzeczy. Wiadomo, że udała się na spacer po Tatrach i to niestety jedyne informacje, jakie posiadają o niej bliscy i służby. Ślad po 40-latce zaginął. Kobieta do tej pory nie kontaktowała się z krewnymi, a śledczym, mimo intensywnych przeszukiwań terenu, nie udało się natrafić na żadną poszlakę. W środę, 30 września, czyli dokładnie 10 od zaginięcia, tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe opublikowało na Facebooku kadry z nagrania z monitoringu w schronisku Murowaniec. Z zapisu kamer wynika, że ponad tydzień temu około godziny 11:20 Joanna wyszła ze schroniska. Najprawdopodobniej udała się w kierunku rozwidlenia szlaków Czarny Staw / Kasprowy Wierch / Kuźnice, jednak są to tylko przypuszczenia. Na materiale widać również, że tego dnia ubrana była w ciemne legginsy, grantowy t-shirt, niebieską bluzę oraz sportowe buty. Miała przy sobie nieduży, granatowy plecak. Z nagrań monitoringu wynika, że w niedzielę 20:09 godziny 11:30 wyszła ze schroniska Murowaniec i ruszyła w kierunku rozwidlenia szlaków Czarny Staw / Kasprowy Wierch / Kuźnice. Na zdjęciach widać panią Joannę w momencie wyjścia ze schroniska oraz zdjęcie poglądowe z sierpnia 2020, informuje w opublikowanym wpisie TOPR. Służby apelują o pomoc w poszukiwaniach. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Joanny Felczak, bądź widziały ją 20 września po godzinie 11:30, są proszone o kontakt. Każdy szczegół może okazać się kluczowy dla sprawy. Prosimy o prześledzenie swoich zdjęć z tego dnia. Może ktoś znajdzie na nich zaginioną. Dzięki takim informacjom moglibyśmy zawęzić rejon poszukiwań. Informacje prosimy przekazywać telefonicznie do centrali TOPR telefon 18 206 34 44, dodaje TOPR. Portal tatromaniak.pl podaje również, że telefon turystki ostatni raz był aktywny we wtorek około godziny 14. Bliscy próbowali się do niej dodzwonić, ale nie otrzymali żadnej reakcji. Wieczorem sygnału już nie było.
Policjanci i ratownicy wciąż przeczesują niedostępny teren w pobliżu szlaków turystycznych, a także inne niebezpieczne miejsca w rejonie hali gąsienicowej w Tatrach, gdzie mogło dojść do tragicznego w skutkach wypadku. Źródło: Facebook.